Czasownik modalny can. Mówi ci to coś? To dobrze, bo powinno. Z tym słowem spotkasz się nie raz, nawet jeżeli jesteś osobą totalnie początkującą, ale warto wiedzieć o nim kilka takich ciekawostek. Już pomijając to, że jest to czasownik modalny, ale tym słowem Brytyjczyk może obrazić Amerykanina, jeżeli w odpowiedni sposób je wymówi. Albo gdy usłyszysz je gdzieś nieformalnie w pytaniu, to możesz pomyśleć sobie, że ktoś pyta cię o afrykański kraj, a konkretnie o Kenię. Natomiast ja, poza tymi wspomnianymi ciekawostkami, mam zamiar przedstawić ci to słowo w najróżniejszych konfiguracjach, żeby nie było problemu z używaniem go na przykład w różnych czasach, w różnych osobach, ale też na przykład w pytaniach. A zatem na początek trochę teorii. Czasownik can to czasownik modalny, bla 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 bla, kogo by to interesowało. To, że jest to czasownik modalny, to tak możesz sobie wyobrazić, że on nadaje jakby modę naszemu zdaniu. Nie wiem, czy to pomaga, czy przeszkadza. On i inne czasowniki modalne wytyczają jakby tor naszemu zdaniu, no bo możesz mieć na przykład czasownik mówić, tak? Weźmy umiejętność mówienia, speak. Czyli możesz powiedzieć I speak, tak? Czyli ja mówię. Ale możesz też powiedzieć I can speak, czyli ja mogę, potrafię mówić. Możesz użyć czasownika swim, pływać. I swim, ja pływam tak ogólnie, ale możesz powiedzieć I can swim, ja potrafię pływać. I zobacz, co tutaj się dzieje z tym czasownikiem pływać. Tak naprawdę nic się nie dzieje, widzisz? On nie ma zmienionej końcówki, nie ma tam żadnego to, nie ma nic przed nim, nie ma nic po nim, jest czasownik modalny can, I can i ten nasz czasownik docelowy. I can swim. I teraz pamiętaj, używając tego czasownika can, niezależnie od osoby, zawsze on będzie wyglądał tak samo. Nieważne, czy to jest trzecia osoba liczby pojedynczej, czy druga osoba liczby mnogiej, zawsze to będzie miało taką samą formę. I can swim, you can swim, she can swim, they can swim. Nie ma tam żadnej końcówki s. Nic, nic, kompletnie nic. I podobnie zresztą dzieje się z innymi czasownikami modalnymi, na przykład should, czyli powinieć, mieć powinność. I should, ja powinienem. Zatem taka konstrukcja, podmiot, ja, ty, mój tata, twój nauczyciel i cokolwiek sobie tam wstawisz. Na przykład my dog can, czyli może, potrafi, let's say jump. My dog can jump. On potrafi podskakiwać, skakać. Ale możesz też powiedzieć my green dog can sing. Bo widzisz, to my green dog to będzie podmiot. Your sister, czyli trzecia osoba liczby pojedynczej, gdybyśmy chcieli powiedzieć twoja siostra śpiewa, to byśmy musieli powiedzieć sings, tak? Tą końcówkę s byśmy musieli dodać. Ale, że mamy czasownik modalny, bo chcę powiedzieć ona potrafi śpiewać, your sister can sing. I tyle. Widzisz? Nic się nie zmienia w czasownikach. Tak naprawdę takie uproszczenie. Na pewno rozumiesz? To spróbujmy takie zdanie. Mój brat może jeść pączki. I załóżmy, że te pączki niech już będą donuts. I teraz odwieczna walka, czy to pączki, czy donaty. Niech będzie na potrzeby tego ćwiczenia. Więc mój brat może jeść pączki. My brother can eat donuts. Proste, banalne. Gdybym chciał powiedzieć, że mój brat tak ogólnie jada pączki, to bym powiedział my brother eats. Tam by była końcówka s, bo jest to trzecia osoba liczby pojedynczej. Ale on może jeść pączki, po prostu ma takie pozwolenie, ma taką możliwość. To can jest tym takim czasownikiem, który nadaje modę naszemu zdaniu. On wytycza tor naszemu zdaniu i to on jest wtedy tym głównym czasownikiem. On może coś robić, może robić to i tamto, ale to jest ten główny czasownik. Mamy to? Proste? Oczywiście. Lecimy dalej. Jak to będzie w innych czasach? Co będzie się działo z naszym czasownikiem can w innych czasach? No właśnie, tutaj nie mam zbyt wiele do powiedzenia, ponieważ ten czasownik can i chyba wszystkie czasowniki modalne, one być może są jakieś wyjątki, powiem w 99% będą występowały tylko w present simple. Czyli tak ogólnie mogę albo nie mogę, powinienem albo nie powinienem, to zawsze będzie ten czasownik ogólny. To zawsze będzie ten czas present simple, czyli taki czas ogólny. Gdybym chciał powiedzieć na przykład w past simple, że ja mogłem coś robić, to już muszę użyć innego czasownika, muszę użyć tutaj czasownika could. I to jest taki trochę wyjątek i taka bardzo nieintuicyjna rzecz, ponieważ could, czasownik could oznacza mógłbym, tak? I could tell you, mógłbym ci powiedzieć, tak? Mam taką możliwość? Mógłbym ci powiedzieć, ale na przykład nie chcę. I could tell you, but I don't want to tell you. Natomiast w past simple to could oznacza takie, że mogłem, tak? Mogłem coś w przeszłości. To jest taki trochę wyjątek. When I was younger, I could swim, but now I... No właśnie. I tu zaraz wykorzystamy, jak powiedzieć, że nie mogę. Czyli w past simple nie mamy nic takiego z końcówką ed, nie ma czegoś takiego jak can't, can't, nic z tych rzeczy, tylko będziemy wtedy używać could. Ona mogła mi powiedzieć, ale zapomniała. She could tell me, but she forgot. Ona mogła to zrobić, ale jej się nie udało. Na przykład użyjemy tutaj czasownika to fail, poniosła porażkę. Ona mogła to zrobić, ale jej się nie udało. She could do this, or she could do something, but she failed.
ale niestety poniosła porażkę. Jak to będzie z pytaniami? Tutaj też jest to banalnie proste i nie ma się co tu pastwić nad tym przykładem, po prostu robimy prostą inwersję, czyli can idzie nam na sam początek i wtedy dalsza część zdania. I can swim, can I swim? She can sing, can she sing? Your teacher can speak English, can your teacher speak English? Widzisz? Bardzo prosta inwersja, zmiana szyku. Wiem, że nawet jeżeli teraz tak myślisz sobie, jeszcze tego nie rozumiem, zrób sobie 27 przykładów i zobaczysz, że później będzie znacznie łatwiej. Dlaczego 27? Zaufaj mi, spróbuj. Bo 27 lepsze niż 26. No dobra, a teraz jak zrobić przeczenie od tego, że coś nie umiem, nie potrafię, nie mogę? No dodajemy po prostu not, czyli can not. I can swim, I can not swim. Your sister can read, your sister cannot read. I widzisz, tutaj jeszcze taka kwestia wyczucia. Czasem to cannot będzie oznaczało nie może, a czasem będzie oznaczało nie potrafi. Musisz po prostu wyczuć, czy na przykład ona nie może, bo nie ma pozwolenia. So your sister cannot go with us. Twoja siostra nie może z nami iść. W tym przypadku będzie to oznaczało, ale your sister cannot read. Twoja siostra nie potrafi czytać, tak? W tej sytuacji będzie to raczej oznaczało nie potrafi. Ale spokojnie, z czasem to wszystko będzie jasne. Oczywiście, jak już pewnie wiesz i zdarzyło Ci się słyszeć, to słowo też będzie miało taki skrót, a właściwie ten zlepek cannot będzie miało taki skrót jak can't. I ja wypowiadam to jako can't. Bardziej tam jest e. Natomiast może się zdarzyć, że jakiś Brytyjczyk wypowie to wyraźnie jako can. Takie can. I okej, o ile to jest spoko, can, kto by się tam tym przejmował, o tyle może pojawić się mała, zabawna sytuacja, jeżeli ktoś powie to w taki brytyjski sposób i wtedy zabrzmi to jako can't. Na przykład mówi tak taka aktorka Emma Watson. I know everyone around me can't understand. A dlaczego to może być zabawne albo obraźliwe dla Amerykanina, jeżeli ktoś by powiedział you can't? Tego Ci nie powiem tutaj, ponieważ jest przed 22, ale być może ktoś pomoże Ci w sekcji komentarzy. To będzie taka nasza tajemnica. No i jeszcze prawie na sam koniec taki skrót jak cannot. Cannot, czyli skrót od can not, właściwie taki zlepek, którym często posługują się native speakerzy. Jeżeli chcą powiedzieć, ja czegoś nie mogę, nie umiem, to powiedzą I cannot swim, I cannot tell you, she cannot speak English. Widzisz, to będzie w taki sposób użyte. I już na samiuśki koniec coś, co wspominałem na początku, czyli ta Kenia, czyli że ktoś mówiąc do Ciebie, czy Ty możesz coś tam zrobić, tak naprawdę brzmi to, jakby mówił nazwę tego afrykańskiego kraju. Zanim dokładnie wyjaśnię Ci, o co chodzi, jeżeli ten materiał Ci się podobał, możesz dorzucić coś od siebie. Będzie mi z tego powodu bardzo miło, ale też Ty na tym zyskasz, ponieważ algorytm poinformuje Cię o moich nowych materiałach i będziesz się motywować do angielskiego. A jeżeli ogólnie tak podobam Ci się, jeśli chodzi o angielski, to zostań ze mną dłużej w projekcie Enlinado 500 zwrotów. Koniecznie sprawdź prezentację. To jest ponad 500 zwrotów podzielonych na 13 kategorii, do tego masa bonusów, native speakerzy i wiele, wiele innych niespodzianek. O co chodzi z tym Kenia? Z tą Kenią. Otóż w takiej formie ktoś może zapytać Ciebie, czy Ty możesz coś tam zrobić. Tak to może zabrzmieć z takim akcentem Kenia. Na przykład, gdy kiedyś będziesz gdzieś spacerować po Nowym Jorku i ktoś poprosi Cię o pomoc. Może zapytać właśnie w taki sposób Kenia, can you help me? To wtedy wiesz, że nie chodzi o Kenię, tylko właśnie o can you. No i tak to już jest z angielskim, że ma różne formy, różne akcenty, różne możliwości. Jeszcze pewnie nieraz się zaskoczysz. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!